10. edycja ekologicznej nagrody imienia profesor Janiny Węgris, znakomitego biologa, entomologa, cieszącego się ogromnym szacunkiem wykładowcy uniwersyteckiego oraz autorki dwóch filmów dokumentalnych i wielu publikacji naukowych, rozpraw i artykułów popularno-naukowych. Pod jej kierunkiem napisano 4 habilitacje, 8 doktoratów oraz około 140 prac magisterskich. Od 1 września 1950 roku dr Janina Węgris rozpoczęła pracę na stanowisku profesora kontraktowego i kierownika katedry na Wydziale Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, gdzie pracowała aż do 1977 roku, do momentu przejścia na emeryturę. Ma duże osiągnięcia naukowe, szereg badań, pełniła wiele ważnych funkcji w uniwersytecie, jak również była wielokrotnie odznaczana za swoje osiągnięcia naukowe i pracę dydaktyczną. I no stąd tutaj taka idea, żeby jej imieniem ten konkurs nazwać i nagrodę, którą marszałek województwa corocznie funduje, jest jej imienia. W 2023 roku do jubileuszowej 10. edycji konkursu o nagrodę imienia profesor Janiny Węgris wpłynęło 5 zgłoszeń w kategorii osób fizycznych oraz 2 w kategorii podmiotów zbiorowych. Jak się okazuje, kapituła nagrody miała niełatwy wybór. Najważniejsze jest sumienne wykonywanie codziennej pracy. Najczęściej jest ona związana z ekologią lub jest proekologiczna, ale też dodatkowe takie zagadnienia, które muszą być podyktowane pasją życiową. I mamy tutaj przykład i zbiorowej nagrody, tak jak spółdzielnia mieszkaniowa w Szczytnie, no i też osobowość pana dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych. Laureatów tegorocznej 10. edycji konkursu nagroda imienia profesor Janiny Węgris, przyznawanej przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, poznaliśmy podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w hotelu Wileńskim przy ulicy Knosały w Olsztynie. A co czuli nagrodzeni w konkursie? Wielką satysfakcję. Powiem, troszeczkę miałem taką tremę. Co prawda rzadko mi się zdarza występować wśród takich zacnych osób, ale dobrze, że to się stało. To tym bardziej będzie mnie uaktywniej na tym polu działania. Jestem bardzo zaskoczony, tym bardziej, że w zeszłym roku odbierałem nagrodę dla instytucji, dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tym bardziej cieszy mnie, jestem zaskoczony i wzruszony tym, że będę odbierał taką nagrodę. Adam Roczniak jest leśnikiem pełniącym funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Na swoim koncie ma szereg inicjatyw ekologicznych. Wspieramy wiele działań promujących i wzbogacających naszą bioróżnorodność różnymi programami, choćby program cietrzewia, reintrodukcja cietrzewia na naszym terenie, gdzie na świecie nie ma takiego drugiego ośrodka, jak my mamy tu w Regionalnej Dyrekcji w Nadleśnictwie Spychowo. Kolejnym tematem jest budowa platform dla ptaków, dla orlików, także no jest wiele tego typu działań. Rysia nie wspomnę, gdzie też wspieramy i wsiedlamy rysia na naszym terenie, jest coraz częściej on widywany. Z kolei Wspólnota Mieszkaniowa Śląska 12 ze Szczytna, administrująca wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, za cel stawia sobie poprawę warunków życia mieszkańców przez ochronę środowiska naturalnego w budownictwie wielorodzinnym dzięki zastosowaniu nowych ekologicznych technologii, a także wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego. Budynek z lat 70., który jest zamieszkiwany przez około 100 osób, wzorcowo zmodernizowano. Zastosowaliśmy w tamtym okresie oczywiście 40 kW mocy elektrycznej paneli fotowoltaicznych na dachu i pompy ciepła gruntowe, prawda, o mocy 60 kW, które pracują do dzisiejszego dnia, dostarczają nam ciepło. Jesteśmy dobrym przykładem, bo już zrobiliśmy 3 rodzaje różnych, prawda, urządzeń połączonych w hybrydzie. Techniczne, prawda, dowartościowanie tego budynku to jest właśnie podgrzewanie ciepłej wody. Usunęliśmy wszystkie piece gazowe, które no, miały pewne zagrożenie, a tym bardziej, żeśmy zwiększyli zmniejszyliśmy emisyjność zatruwania powietrza, prawda, wody i gruntu. No i to najważniejsze, prawda, to jest z ubiegłego roku, które żeśmy tu zrobiliśmy, wymieniliśmy wszystkie balkony i na balkony dostawne, na których są umieszczone panele fotowoltaiczne do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Podczas wydarzenia była również obecna Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która docenia inicjatywy proekologiczne. Mogę powiedzieć, że wyjątkowym wydarzeniem dla mnie jest cały ten tydzień, ponieważ rozpoczęłam w poniedziałek łącznie z panem profesorem Stanisławem Czacharowskim i panią profesor Teresą Astramowicz-Lejk drugi młodzieżowy sejmik klimatyczny, czyli rozpoczęliśmy ekologicznie i dzisiaj tak naprawdę wieńczymy ten tydzień, gdzie zostały wręczone statuetki w zakresie edukacji ekologicznej i działań ekologicznych. A jakie działania ekologiczne chroniące środowisko podejmuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego? W tym okresie na lata 2021-2027 to jest cel tematyczny drugi, zielona, zbilansowana energetycznie Europa. I myślę, że taki region jak nasz szczególnie predysponuje do tego, żeby wykorzystać wszystkie pieniądze, aby było i nowocześnie, i odnawialnie, i innowacyjnie, ale przede wszystkim ekologicznie z zachowaniem tego cudu natury, jaki posiadamy w regionie. Przypomnijmy, podczas wydarzenia odbył się również wykład doktora inżyniera Mariusza Bębenka pod tytułem Użytkowanie biomasy leśnej na terenach cennych przyrodniczo, szanse i zagrożenia.